Czytajmy ze Słowa Bożego, Hebrajczyków, 2, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Nie będziemy w stanie zająć się wszystkimi aspektami z tego rozdziału, więc zachęcam, żeby każdy miał na uwadze to, że warto ten rozdział także samodzielnie w domu sobie przypomnieć. Tutaj zaczyna się ten rozdział takim
podsumowaniem jak gdyby pierwszego rozdziału, w którym było pokazane, że Pan Jezus jest znacznie wyżej niż aniołowie, że Pan Jezus dla Boga Ojca jest Bogiem, bo tak mówi ósmy werset, gdzie Ojciec, Bóg Ojciec mówi do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czyli Bóg Ojciec nazywa Syna Bogiem, więc kim są ci z ludzi, którzy odważają się kwestionować to, że Jezus jest Bogiem. I też jest nazwany przez Boga Ojca Panem. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię. 10 werset. Tu jest cytat ze Starego Testamentu, gdzie słowo Panie pada w miejsce tetragramu Jahwech. I jeżeli trafi się na takich, którzy próbują z tego wywieść jakieś wnioski, to ten wniosek jest jednoznaczny, że Jezus jest tym właśnie Panem. Panem Jahwech, nazywany w gdańskiej Jehową, ale my stosujemy akurat w miejsce tego tetragramu. Tetragram, czyli cztery litery JHWH, jeśli chodzi o zapis polskimi literami, stosujemy po prostu Panie. I to jest dobra tradycja, która jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem tego, że po pierwsze hebrajski miał tą specyfikę, że nie wiemy, jak wypowiadać dokładnie to imię, gdyż były zapisane tylko spółgłoskami wyrazy. I mniej więcej 7 wieków przed Chrystusem całkowicie się zatraciła możliwość tego, żeby wiedzieć, jak to imię należy odczytywać, bo już nie było możliwości skorzystać z informacji tych, którzy wiedzieli. Zresztą sami Żydzi nigdy nie wypowiadali tego imienia i też to było dodatkowym utrudnieniem, żeby do czasów chrześcijańskich prawidłowo sposób wypowiadania zachować. Stąd nie wiemy i dlatego stosuje się w polskich Bibliach Panie albo Adonai, albo inne rozwiązania, które są, na przykład w brzeskie jest jestem, po prostu przetłumaczone, bo to słowo znaczy jestem, który jestem. I tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak Bóg Ojciec się zwrócił do Pana Jezusa i jest wyraźnie pokazane, że to Pan Jezus jest tym, który ostatecznie przyszedł właśnie na ziemię, gdyż człowiek całkowicie zawiódł i do tego się odnosi słowo dlatego. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Czy faktycznie tak jest z nami, że to, co słyszeliśmy ze Słowa Bożego, to, co czytamy w Biblii, jest powiązane z naszą baczną uwagą, czy może baczniej słuchamy tego, co mają do powiedzenia ludzie w ich różnych pomysłach na życie, interpretacjach, czy też lękach, bo większość ludzi, jak zobaczymy w tym rozdziale, przemawia w taki sposób, w jaki sposób przemawia, bo przez całe życie żyją w niewoli, strachu przed śmiercią. I to powoduje zupełnie inną perspektywę. Człowiek, który jest przerażony śmiercią, jest człowiekiem sparaliżowanym lękiem i wszystko podporządkowuje temu lękowi. I to widzimy w codziennym życiu. Ciągle się mówi w naszych warunkach o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo w niektórych rejonach świata jest postawione tak na piedestale, że aż paraliżuje całe gospodarki, całe systemy. Kiedyś czytałem, że z lęku przed koronawirusem w Wietnamie, gdzie obszar kilkudziesięciu kilometrów jest między jednym człowiekiem a drugim, tym biednym ludziom z lęku przed tym zabroniono wychodzić z domów. Co by się zmieniło, jakby taki chłop wyszedł
na trawkę ze swojego domu, ze swojej lepianki. No nic, ale ten lęk w połączeniu z materialistyczną ideologią tego kraju, który jest komunistyczny, spowodował taki miks, że to po prostu jest paraliż. I my nie możemy być sparaliżowani, bo my się nie boimy tego, co będzie po śmierci. My nie mamy powodu, gdyż to, że kiedyś szatan miał władzę nad śmiercią, bo tak tu czytaliśmy, jest przeszłością. Dzisiaj w pierwszej części jeden z braci czytał, że Pan Jezus ma klucze śmierci. To On panuje nad śmiercią. A przypadkowo nie możemy zapomnieć, że ten sam Pan jest naszym Panem i naszym pasterzem. On nas prowadzi poza śmierć, jest napisane. I to nie może być podstawą lęku. I dlatego musimy tym uważniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy ze Słowa Bożego. I dlaczego? Bo jest ryzyko, że możemy zboczyć z drogi. Co to znaczy zboczyć z drogi? Droga przez Słowo Boże jest oświetlana jak droga przez pochodnię świecącą w ciemnym miejscu. Ta pochodnia to nie jest nowoczesna latarka LED świecąca na 150 metrów do przodu. Pochodnia to jest kawałek drewna z płonącym kawałkiem czegoś, najczęściej zawiniętego wokół tego drewna, i świeci góra dwa kroki do przodu, czasem jeden. Jeżeli Słowo Boże nam oświeca kolejny krok, jaki mamy wykonać, i my go nie wykonamy, no to potem już tracimy możliwość wykonania właściwego kroku, bo już jesteśmy w innym miejscu, niż Słowo Boże przewidziało. Powinniśmy cofnąć się do tamtego miejsca i wykonać ten krok tak, jak Słowo Boże oświetla. Jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, tutaj autor listu do Hebrajczyków, co do którego raczej w większości mamy przekonanie, że był to Paweł, ale ponieważ nigdzie Słowo Boże nie wymienia go jako autora, stąd jest to zawsze do wyboru, czy powiemy Paweł, czy powiemy autor listu do Hebrajczyków. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, on tutaj zwraca uwagę po prostu na zakon, na prawo mojżeszowe, które było tutaj podane, ale też widzimy w historii, gdy na przykład Manoach miał rozmowę z aniołem na temat swojego syna, to ten anioł też przekazał pewne wskazówki i też było to nie do ruszenia, nienaruszalne. Więc jeżeli ich słowo było nienaruszalne, to co dopiero Słowo Boże? Co dopiero to, co mamy przekazane przez Ducha Świętego i spisane w postaci książki, którą mamy dzisiaj, 66 ksiąg w jednym miejscu, i możemy temu po prostu dać posłuch i nie obawiać się, że słuchamy głosu obcych, bo jest to głos prawdziwego, dobrego pasterza. I tutaj jest pokazane, że przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą. Jest to nawiązanie do tego właśnie, że nie ma możliwości, aby sobie Słowo Boże lekceważyć, czy też wcześniej tutaj z tego wersetu słowo anielskie. To jakże my ujdziemy cało? I tutaj jest wyraźnie pokazane, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, czy nie wystarczyłoby napisać zbawienie? No więc wielkie zbawienie, takich słów tutaj używa Słowo Boże. Ono jest wielkie, dlatego że w codziennym życiu doświadczamy różnego rodzaju małych ratunków. Bo słowo zbawienie to nie jest jakieś słowo o charakterze religijnym. To jest zwykłe słowo ratunek. I
Wielki ratunek to jest, gdy Pan Jezus umarł za nasze grzechy, stając się za nas zastępcą, stając się za nas grzechem, uczyniony w nasze miejsce, tak, że wszystkie nasze grzechy zostały na Niego włożone i od momentu, kiedy człowiek wierzy Jezusowi, to jest usprawiedliwiony, zbawiony, uratowany raz na zawsze. Jest to wielkie zbawienie. I różni się od tych różnych małych ratunków, których doświadczamy każdego dnia, gdy na przykład czy to unikniemy jakiejś odpowiedzialności, czy unikniemy jakiegoś, czy to wypadku, czy innego przykrego zdarzenia, lub też znajdziemy się w tym przykrym zdarzeniu, ale zostaniemy z tego wyciągnięci. To są po prostu ratunki i one też pochodzą od Pana. Nie jest tak, że ta owieczka jak wpada w różne dziury, to że ona sama się wyciągnie bez interwencji dobrego pasterza. To właśnie Pan Jezus z różnych takich dziur nas wydobywa i to często musi nas wydobywać, ilekroć w takie dziury wpadniemy. Natomiast wielkie zbawienie to jest to fundamentalne, kluczowe i nie wolno o tym zapominać, że Jego nie da się tutaj bezkarnie zlekceważyć. Jest to duża odpowiedzialność, że człowiek, który słyszy Ewangelię, to nie jest tak, że on sobie może to zlekceważyć bezkarnie. O ile na przykład kwestię taką, nie idź tam, bo wpadniesz w kałużę, to jak on sobie zlekceważy, to tylko pobrudzi sobie odzież. Ale jeżeli zlekceważy to wielkie zbawienie, to raz na zawsze trafi do jeziora ognia i siarki. I nie ma stamtąd wyjścia. Tam już Bóg, jak to mówią, nigdy więcej nie zagląda. Jest to oddalenie od Boga, oddzielenie od Jego obecności. I jeżeli teraz widzimy tutaj, to wielkie zbawienie jest powiedziane, że najpierw było zwiastowane przez Pana. Tego Pana, którego mieliśmy wprowadzonego w pierwszym rozdziale. Pana Jezusa. To jest ciekawe, że tu jest ta kolejność, zaczyna się od Pana. Tak jak pierwszy rozdział mówi, że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy przez ojców, przez proroków, do ojców przez proroków i przemawiał i w końcu przemówił przez Syna. Tak, jeśli chodzi o kwestię wielkiego zbawienia, to ono zaczyna się od zwiastowania Pańskiego. Czyli najpierw było przez Pana Jezusa ono opowiadane. To Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. To Pan Jezus powiedział, kto uwierzy Jezusowi, ten nie stanie na sądzie, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Trzeci rozdział Jana, piąty rozdział Jana. I wiele tego typu wypowiedzi Pana Jezusa. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. To też są słowa Pana Jezusa, że dziełem Bożym jest wierzyć w Pana Jezusa. I wykonywać dzieła Boże, to znaczy wierzyć Jezusowi. A więc to jest to wielkie zbawienie. Co prawda beneficjentami tego, że przez wiarę można uwierzyć, być usprawiedliwionym, byli ludzie już przed przyjściem Pana Jezusa. Henoch, był też Noe, był też Lot, był też Abraham, czy też inni wierzący, których na kartach Starego Testamentu widzimy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób przy pełnym objawieniu z tego skorzystać, to my mamy ten przywilej i widzimy tą pełnię. I jest tutaj pokazane, że najpierw było ono opowiadane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, czyli, mówiąc krótko, apostołów, tych, którzy byli z tym poselstwem zapoznani i opowiadali je dalej. Piotr, Jan,
Łukasz później jako współpracownik Pawła, któremu też się Pan ukazał. I to są różnego rodzaju osoby, które przekazywały to słowo dalej. A tu jest w czwartym wersecie bardzo ciekawa informacja pokazana, że Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dlaczego tutaj jest użyty czas przeszły, że Bóg poręczył? Czy to znaczy, że już nie poręcza? Czy to znaczy, że w czasie, jak apostoł Paweł pisał list do Hebrajczyków, to już nie poręczał? No więc z tego by wynikało, że to już wtedy było po tym poręczeniu. I to oznacza, że dzisiaj już też takiego poręczania nie mamy się spodziewać. I faktycznie, jak obserwujemy historię zapisu Słowa Bożego w Dziejach Apostolskich i w listach apostolskich, to widzimy, że na samym początku, gdy chrześcijaństwo było w tak dobrej kondycji, że nikt z postronnych się do nich nie przyłączał, gdyż lud miał ich w wielkim poważaniu, gdzie tylko byli wierzący, to nawet cień brata wystarczył, żeby uzdrawiać ludzi, albo chustki, które dotknęły jego skóry, gdzieś tam przeniesione, zawiezione, wystarczyły, żeby uzdrawiać ludzi i wypędzać demony. To było po prostu mocno potwierdzone, także nie dało się tego z niczym pomylić. Natomiast potem historia Kościoła pokazuje, że pojawiali się różnego rodzaju komedianci w późniejszym czasie, pozorujący różnego rodzaju znaki i cuda, tak zwani egzorcyści. Jak się dzisiaj trafi gdzieś na przykład na jakieś nagranie z egzorcyzmu, to widać, że tamten egzorcysta to w zasadzie krzyczy, dużo dymu, dużo hałasu i no oczywiście nie wiemy, czy jest efekt, no bo nie da się nagrać na kamerze, że demon wychodzi. Widać, że różne dziwne rzeczy dzieją się, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co widzimy w Piśmie Świętym, gdzie cień nieświadomego niczego wierzącego wystarczył, że ludzie różni, wierzący, niewierzący, kładli swoich chorych i cień wierzącego wystarczył, żeby, oczywiście nie każdego wierzącego, to wymienione są dwa imiona, Piotr i Paweł, że takie rzeczy się działy, ale to widzimy, jak to było całkowicie bez wysiłku. Od razu, jak ręką odjął. I to jest prawdziwe, faktycznie potwierdzenie. Albo nie mam złota i srebra, ale co mam, to ci daję w imieniu Jezusa, chodź. I człowiek wstał i chodził. A uczeni w piśmie byli zdziwieni, bo wiedzieli, że Piotr i Jan to byli ludzie nieuczeni i prości. I skąd? I taki znak, ewidentny znak jest napisane, że ten znak nie dał się z niczym pomylić. Więc tutaj, czy też w innym przypadku, gdzie cały lud uważał, że to bogowie w ludzkiej postaci zstąpili na ziemię i Pawła i jego towarzysza obwołali różnymi imionami swoich bogańskich bożków, bo nie umieli tego nigdzie indziej powiązać. Więc jednoznacznie widać, że to nadprzyrodzone działanie jest w Dziejach Apostolskich opisane, ale potem ono jest jak najbardziej zatrzymane, bo jednego brata Paweł zostawił chorego. Jest to napisane w jednym z miejsc. Chorego, Trofima, zostawiłem w Efezie. Ten sam Paweł, którego chustka wystarczyła parę lat, paręnaście lat wcześniej, żeby uzdrowić dowolnego człowieka. Mało tego, jak się dokładnie analizuje opis z Dziejów Apostolskich, widać, że głównie beneficjentami, tymi, którzy byli korzystającymi z tych cudów uzdrowień, to byli ludzie niewierzący.
Wręcz odwiedzający nas Harald Herr kiedyś powiedział, że ani jeden wierzący nie został uzdrowiony w Dziejach Apostolskich na podstawie tych cudów. I faktycznie ja próbowałem to sprawdzić i nie znalazłem, żeby jakiś wierzący... Owszem, Dorcas była wskrzeszona z martwych. Można by polemizować, że no wskrzeszenie to jest więcej niż uzdrowienie. Nie, to nie jest ani więcej, ani mniej. To jest innego rodzaju, inny rodzaj cudu. Ale jednoznacznie widzimy, że to jest już czas przeszły. Bóg poręczył je. To już jest poręczone, to już jest potwierdzone. I jeżeli dzisiaj ktoś twierdzi, że ma jakieś takie poręczające Słowo Boże z wielkim zbawieniem działania, to jest to niezgodne z tym, czego uczymy się ze Słowa Bożego. I dalej jest rozwinięte, że nie aniołom poddał świat Bóg, który ma przyjść, o którym mówimy. Jest tutaj wskazane jednoznacznie na Pana Jezusa, 9 werset. Widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Za każdego. Więc ta doskonała ofiara, jak się uczymy ze Słowa Bożego, gdzie Jezus został złożony w taki sposób, że każdy, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. To nie jest tak, że my musimy mieć jakiś aparat, który stwierdza po żółtym pasku, że taki człowiek jest wybrany przed założeniem świata i tylko temu głosimy Ewangelię. Nie. Każdy, kto słyszy i uwierzy, może być zbawiony. Nie ma żadnych barier, żadnej różnicy, żadnego selekcjonowania, żadnego ograniczenia. Gdyby było tak, że cały świat się nawrócił, to wszyscy byliby zbawieni. Niestety wiemy, że niektórzy ludzie z tego nie skorzystają. Już kiedyś o tym mówiłem, że nawet o piekle jest powiedziane, że piekło jest przygotowane diabłu i jego aniołom. Tak Pan Jezus się wyraził. Dlaczego tak jest powiedziane? Bo Bóg nie przygotował piekła dla ludzi. Wiedział, że przygotował dla ludzi doskonałą ofiarę swojego Syna. I jeżeli ktoś z tej ofiary nie skorzysta i trafi jednak do piekła, do jeziora ognia, to nie był zamiar Boży. To nie jest tak, że Bóg sobie zaplanował, że no... z rodziny Iksińskich 10 będzie zbawionych, 2 do piekła. Z Y-owskich 15 do piekła, 10 do nieba. A z tej o 1 zbawiony, reszta do piekła. Nie, to jest odpowiedzialność każdego człowieka. Każdy człowiek ma wolność i jest mu głoszona Ewangelia, jak widzieliśmy niejednokrotnie, co najmniej raz lub 2 lub 3. Nikt w dniu sądu nie będzie mógł powiedzieć, że on nie wiedział. Że on nie wiedział, że Bóg do niego przemawia. I przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, jakie to są piękne słowa, że ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko. Tu jest wyraźnie pokazane, że dla Jezusa istnieje wszystko. I przez Jezusa istnieje wszystko. Czy my o tym pamiętamy, że ten, na którego oczekujemy, że przyjdzie i zabierze nas do siebie i być może jeszcze dziś przyjdzie po nas i weźmie nas do siebie, że to jest ten, przez którego istnieje wszystko i to jest ten, dla którego istnieje wszystko, tak mówi 2 rozdział 10 werset. I to jest wyraźnie wskazane, że to ten jest sprawcą zbawienia dzieci Bożych. Bo tu jest dalej, sprawcę ich zbawienia. Czyli to nie my jesteśmy sprawcami swojego zbawienia, jak uczą religię.
tego świata, czy filozofię tego świata. Bo człowiek od początku jest chory na manię swojej własnej wielkości. Uważa, że sam się zbawi. A jeśli już jest na tyle dobromyślny, że dopuści Boga do zbawienia, to mówi, że owszem, Bóg mi jest potrzebny do zbawienia, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, ale ja muszę dołożyć jakieś, czy to sakramenty, czy dobre uczynki, czy jakieś inne sprawy. Nie, tu jest wyraźnie wskazane, że sprawcą zbawienia jest Jezus, Pan Jezus Chrystus. I On jest tym, który został uczyniony doskonałym przez cierpienia. I dalej widzimy, że jest tajemnicza rzecz, bo 12 werset mówi, że będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Oraz 11 werset, że Pan Jezus nie wstydzi się nazywać tych grzeszników swoimi braćmi. Niesamowite, że Pan Jezus nie tylko nie wstydzi się nas jako grzeszników, celników i innych ludzi, którzy swoimi drogami poszli, bo też gdy był na ziemi, widzieliśmy, że On grzeszników się nie wstydzi, ale On idzie znacznie dalej. On nie wstydzi się tych odkupionych nazywać swoimi braćmi. Jakiż to jest wielki tytuł. Być nazwanym bratem przez Pana Jezusa. I ufność w Nim pokładać będę. 13 werset. I wskazane, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Czyli kolejna rzecz, wskazanie na nasze dziecięctwo. Dziecięctwo, które dał Jezusowi Bóg. Więc jesteśmy prezentem. Prezentem od Boga dla Pana Jezusa. I skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Także tu widzimy, że dzieci mają udział we krwi i w ciele. Faktycznie tak jest. Gdy popatrzymy na swoje rodziny, to nasze dzieci mają po nas odziedziczoną, tak zwaną tą stronę genetyczną. Jeśli chodzi o rozwój ich ducha i rozwój ich duszy, to jest to całkowicie ich odpowiedzialność, w którym kierunku się udadzą. Natomiast co do ciała, mają mieszankę tego, co odziedziczyły po ojcu i po matce. I to jest ich udział we krwi i w ciele. Dzieci mają udział we krwi i w ciele. I widzimy tutaj, że jest nawiązanie do tego, o czym jest mowa w Hebrajczyków, 8 rozdział, pierwsze 3 wersety. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I tutaj, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Wcielenie Pana Jezusa jest faktem. I ci, którzy zaprzeczają temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, są wręcz nazywani przez apostoła Jana w listach Jana antychrystami. I jest to bardzo poważny błąd, jeżeli ktoś kwestionuje, podważa to wcielenie.
Pan Jezus jest człowiekiem i jako człowiek wziął na siebie tą naszą ludzką naturę. Był całkowicie nam podobny we wszystkim i Pismo dodaje z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie znał i nie było grzechu w nim i był święty. Ale poza tym jednym aspektem jest pełne, jednoznaczne wskazanie na to, pełne podobieństwo, udział we krwi i ciele. I nie wolno nam tego w żaden sposób pomniejszać, ani nadmiernie wyolbrzymiać. Po prostu jest to tak nam przedstawione i należy trzymać się tych faktów objawionych przez Słowo Boże. Bo za dalekie zapędzanie się w którąś z tych stron z kolei też jest obarczone ostrzeżeniem apostolskim, że kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej albo nauki o Chrystusie, nie ma Boga. I to jest wtedy teren już bezbożności, gdy jest się tam, gdzie nie ma się Bożego kierownictwa w tym zakresie. Ale ta konsekwencja w 15 wersecie jest pokazana, że efektem tego jest wyzwolenie. Wyzwolenie kogo? Wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To jest właśnie straszna rzecz, że my nie boimy się grzechu, tylko my boimy się konsekwencji grzechu. To jest już widać w przypadku Kaina, że Kain powiedział, zbyt wielka jest kara, abym mógł ją znieść. Nie przeraził się tym, że wcześniej Bóg go ostrzegł, u drzwi czyha grzech, kusi cię, a ty masz nad nim panować. I my mamy cały czas tego typu problem, że to ostrzeżenie Boże o tym, że jeżeli zjecie z tego owocu, to zakończy się to wejściem grzechu na świat i śmiercią. To niestety my tylko boimy się tego, co ta kwestia nam przynosi, czyli boimy się konsekwencji grzechów. A Słowo Boże mówi, że niektóre grzechy mają przemijającą rozkosz. Przemijająca rozkosz grzechu. I ludzie tak bardzo są tą rozkoszą przemijającą grzechu zafascynowani, że w ogóle nie są skłonni z tej rozkoszy zrezygnować. Mimo, że jest ona przemijająca, a potem jest już tylko gorycz. I 16 werset. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. To jest bardzo ciekawe, że tu są wymienieni aniołowie, za którymi się nie ujmuje Bóg. Też wiemy, że jeśli chodzi o człowieka, to w zasadzie taki program zbawienia, wielkiego zbawienia został przygotowany. Nie został on przygotowany ze względu na aniołów, choć one, wiemy, że w części się zbuntowały. Także nie możemy w żaden sposób tutaj sobie przypisywać chwały. Jest powiedziane, że aniołowie, ci prawdopodobnie niezbuntowani, próbują wejrzeć w te sprawy związane z wielkim zbawieniem. I jest to dla nich coś, co jest jak najbardziej kwestią zagadkową, że tak użyję takiego terminu. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Jakie to wspaniałe, że Pan Jezus uczynił to przebłaganie za nasze grzechy.
A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I tutaj mamy bardzo pocieszającą nas informację, że On może dopomóc nam, gdy przechodzimy przez próby. Wiemy też, że On faktycznie nam dopomaga, gdy przez próby przechodzimy. Gdy Pan Jezus powiedział Piotrowi, że oto szatan domagał się, aby przesiać was jak pszenicę, ale ja modliłem się, aby nie ustała wiara twoja na temat Piotra. Co prawda Piotr upadł 3 razy, zapierając się Pana Jezusa, zapierając się swojego Zbawiciela, ale ta modlitwa Pana Jezusa była skuteczna. Piotr potem był przywrócony. Zresztą w tej wypowiedzi Pan Jezus powiedział, ale ty, gdy zostaniesz później przywrócony, to było tam nawiązanie zarówno do troski, utwierdzania braci, jak i też kroczeniem za Panem. Więc jednoznacznie mamy wyraźnie pokazane, że Jezus się za nami wstawia, troszczy się o nas. I zanim jeszcze do jakiejś pokusy przychodzi lub jakaś pokusa w naszym życiu się pojawia, już Pan Jezus za nas walczy. Już się za nas wstawia. I mamy Go jako swojego wstawiennika, który stoi w wyłomie. I pamiętając o tym, możemy bez lęku iść przez świat, głosić Ewangelię, wiedząc o tym, że właśnie ona została potwierdzona, poręczona znakami, cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego. Ona jest zwyczajnie prawdziwa, potwierdzona, poręczona i też my na tej ziemi jesteśmy po to zostawieni, aby to poselstwo o tym wielkim zbawieniu każdemu nieść. Nie jesteśmy tutaj zostawieni dla innych celów, czy to żeby pomagać temu światu budować autostrady, czy też budować ładne domy, czy też inny sposób edukować się. Te rzeczy, owszem, dzieją się, ale naszym celem jest potwierdzać, rozpowszechniać wielkie zbawienie, które zostało poręczone przez znaki i cuda. A ono jest wielkie dlatego, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto Jemu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Padło takie porównanie Pana Jezusa do lekarza. I faktycznie nawet mamy taką pieśń: Jezus lekarz nad lekarze. Z kolei zakon można by było porównać do koronera. To jest taki pracownik, który po śmierci wystawia protokół z sekcji zwłok. I niestety jest tak, że od początku chrześcijaństwa ten koroner próbował być prowadzony jako lekarz. I zakon próbowano wierzącym od początku zaordynować jako towarzysza życia. W Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, mamy pierwsze takie zebranie apostołów i starszych, którzy rozmawiali na temat roli zakonu w przypadku ludzi, którzy nawrócili się do Pana Jezusa. I przeczytam 15:10 z Dziejów Apostolskich. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Bardzo mocne słowa. Co to znaczy wyzywać Boga? Wyzywanie Boga, czyli wprowadzanie jakichkolwiek norm zakonu do chrześcijaństwa, jest po prostu taką pyskówką w kierunku Boga, wyzywaniem Boga. 11 werset.
Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I 19 werset. Sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. W 17 rozdziale dziejów jest powiedziane, że Bóg pozwolił poganom chodzić własnymi drogami. Teraz zaś wzywa wszędzie wszystkich, aby się upamiętali. I po tym upamiętaniu Słowo Boże mówi, że dla pogan, którzy przedtem chodzili własnymi drogami, nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugawionych przez bałwany. No to jest oczywiste, jeśli uwierzyłem Bogu, no to już nie czczę bałwanów, nie czczę innych bożków i innych bogów, tylko czczę jedynego prawdziwego Boga. Do Tesaloniczan tak jest napisane, że odwrócili się od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego. Druga rzecz, od nierządu, czyli to, co widzieliśmy w dziejach apostolskich, w 1 Koryntian 5 rozdział, że tam żył człowiek z żoną ojca swego i za to został wykluczony ze społeczności wierzących, gdyż nierząd nie jest dopuszczalny. I od tego, co zadławione, i od krwi. Od krwi to jest oczywista sprawa, gdy weźmiemy rozkaz dany Noemu, że jeśli ktoś przeleje krew człowieka, powinien krew innego tutaj po prostu swoją krew przelać, albo też niektórzy odnoszą zadławione i od krwi do zwyczajów mojżeszowych, które były takie powierzchowne. I z kolei Dzieje Apostolskie 21-25 powtarzają to. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. W Galacjan z kolei, drugi rozdział Galacjan, jest powiedziane, że wręcz takie wprowadzanie zakonu jest tutaj napiętnowane przez tego samego autora, który napisał list do Rzymian. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, by wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Tutaj albo jest to fałszywi bracia, czyli nienawróceni ludzie, którzy jakoś się stali członkami zborów, albo ci, którzy nie umieją, czyli są prawdziwymi wierzącymi, ale nie umieją w życiu praktycznym stosować zasad braterstwa. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to drugie rozumienie, to wtedy ci fałszywi bracia byli to by ludzie wierzący, naprawdę nawróceni, którzy, tak jak Galacjanie, zapomnieli, gdzie jest rola zakonu, czyli tego koronera, czyli tego, który wypisuje raport z sekcji zwłok, a nie miesza go się z Jezusem, który takich tutaj rzeczy nie wymaga od wierzących. I jeżeli popatrzymy teraz, jest powiedziane wolność, którą mamy w Chrystusie. Czyli jest to bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że zakon w ogóle z poganami nigdy nie miał nic wspólnego. Się próbuje mieszać judaizm z chrześcijaństwem, ale to jest zawsze trucizna. 16 werset 2 rozdziału. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I też w Jakuba widzieliśmy, że oni wprowadzili do zgromadzenia zasady, że ten, który jest ładnie ubrany, mógł sobie usiąść bliżej, a ten, który z powodu nędzy czy innych okoliczności nie mógł temu podołać wysokiemu tam wyobrażeniu, miał sobie usiąść gdzieś dalej. I Jakub mówi, że fałszywie postąpili. Też teraz przy okazji pandemii mieliśmy takich,
którzy mówili, że wierzący nie ma prawa wziąć udziału w zgromadzeniu, jak nie ma certyfikatu, bo nie jest zaszczepiony, albo nie ma innych obostrzeń spełnionych. To jest dokładnie ten sam duch, ale nie ma co się wywyższać, bo ten duch jest zaraźliwy i on całkowicie przenika chrześcijaństwo w każdym zakresie. Mamy tendencję do tego, że mamy chęć, żeby wprowadzić, że tylko w czarnych butach chodzimy na zgromadzenie. Albo też słyszałem coś takiego, że sandały są nieodpowiednie, albo że wręcz jakieś tam obuwie to jest, no nie przystoi, żeby chrześcijanin w takim czymś chodził na zgromadzenie. To jest ten sam duch zakonny, który mówi wyraźnie, że to jest całkowicie niezgodne z tym, co Pan Jezus dał nam jako wolność, którą mamy w Chrystusie. Nie odrzucam łaski Bożej, mówi 21 werset 2 rozdziału Galacjan. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Słowo zakon to jest ciekawe słowo. Ja pierwszy raz to słowo spotkałem jeszcze jako niewierzący. Był to komunikat na bramie rosyjskich, radzieckich koszar. Ateistyczne państwo, a chore na to, żeby wszędzie wciskać zakon. Bo to jest właśnie to, że synonimem tego zakonu, tego próbowania regulowania sposób taki to jest właśnie typowe dla niewierzących. Tych, którzy nie ufają temu, że Duch Święty wewnątrz serca wykona pracę, to chcą na zewnątrz różnego rodzaju regulacji. Jest dwa sposoby, żeby utrzymać ciało w jedności. Przyroda nam pokazuje, albo tak jak żółw ma skorupę z zewnątrz i to jest obraz zakonu, albo tak jak my, którzy mamy kręgosłup wewnątrz i ciało się na tym kośćcu i kręgosłupie ze środka. I to jest obraz łaski i nasze ciało się na tym trzyma. I zakon próbuje kogoś właśnie wbić taki słoik, żeby się to mięso nie rozlało. Natomiast łaska mówi, że wewnątrz masz Pana Jezusa. Jeśli jesteś prawdziwy, to będziesz ufał Panu Jezusowi i będziesz się zachowywał zgodnie z tym, jak On sobie życzy. A zakon mówi, że masz na zewnątrz ładnie w tej trumnie wyglądać. Tutaj ma być ładnie zawiązane, tu ma być ładnie oczyszczone i równo według miary. I co mówi Paweł? Nierozumni Galacjanie, on to kieruje do wierzących. Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. I to jest właśnie dla nas zagrożenie. Jeśli my zaczniemy w życiu chrześcijańskim gdziekolwiek wpuszczać zasady zakonu, będziemy pod przekleństwem. I to nie jest byle jakie przekleństwo. To jest przekleństwo samego Boga. Czyż może być bardziej żałosny widok niż wierzący, który włazi pod przekleństwo Boże? To jest bardzo nietypowa sytuacja. Ale Słowo Boże nie da się z siebie naśmiewać. Więc jeżeli gdzieś ustalimy jakieś reguły oparte na zakonie, to zaraz Bóg to przekleństwo pozwoli, żeby się ziściło i taki człowiek będzie widział, że sobie ustalił zakon i ten zakon będzie go poniewierał.
Mieliśmy niedawno wizytę brata Christiana Rosenthala. Powiedział, że jeśli sobie ustalimy zakon 10 minut na modlitwę rano, 15 minut na czytanie Słowa Bożego i taki zakon sobie wprowadzimy, to będą dwa takie elementy. Pierwsze, że właśnie od razu wchodzimy pod przekleństwo zakonu i to przekleństwo zakonu będzie nam tutaj w życiu wprowadzać jad. A trochę jadu cały zakwas zakwasza. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. To nie jest tak, że Galacjanin mógł się obrzezać. Nie. Paweł powiedział, jeśli się obrzezasz, jesteś obowiązany spełnić wszystkie 613 przykazań zakonu. To nie jest coś, że ja sobie mogę z zakonu wybrać jakieś drobiazgi. I nieważne, czy ja to pomaluję po chrześcijańsku jakąś regułę zakonną. Żaden wierzący nie jest pod żadnym zakonem w żadnym zakresie. I bardzo dziękuję za przypomnienie. Dążę do końca. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to jest rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przez niego żyć będzie. A jak wiemy z historii, zakon nie ożywia, tylko stwierdza, że ten grzesznik złamał zakon. I strzeżmy się tego, bo Pan Jezus właśnie umarł za nas, abyśmy z łaski byli usprawiedliwieni. A jeśli będziemy wchodzić pod jakiekolwiek zakresy zakonu, to Pismo mówi wyraźnie, Chrystus wtedy nam już nic nie pomoże.